to już chyba raczej klasyka czy C, ostatnio przejeżdżany w podobnej konfiguracji, co dziś, szybkie, techniczne, a odcinek w Chybiu, nowy dla wszystkich, bardzo fajny, również szybki, techniczny, no jesteśmy zadowoleni z organizacji z tych odcinków, nie mamy szczęścia do rundy z Pucharu ATM. Znaczy w sumie ukończyliśmy na czwartej pozycji ze stratą około, nie wiem, z 4 minut, jak nie lepiej. Spadł nam gaźnik z kolektora ssącego, wyszła opaska, zsunął się z kolektora i po prostu zostaliśmy na odcinku, a walczyliśmy do samego. Fajnie, wszystko było dobrze do pewnego czasu. Czasem trzeba słuchać mądrzejszych. Kolega Wiesiu, którego pozdrawiam, powiedział, żebym sobie zmienił na twardszą gumę, ale stwierdziłem, że nie będę tego musiał grzać, zostanę na miękkich. To nie była dobra decyzja, co widać, ale dojechane, drugie miejsce w klasie, pierwsze pudują w ogóle moje i Ewelinki, więc jest super. Natomiast następnym razem chyba będę słuchał starszych i mądrzejszych. Yeah.
zadowoleni, to się sami wypowiedzą. Myślę, że tak. Źle nie było. Tamten odcinek dość fajny. Żałuję tylko, że ja nie jechałem. Będziemy kolejne sprinty, kolejne imprezy organizować. Załóg było dość dużo, czyli zainteresowanie jest. Na pewno będziemy próbować dalej. Wstępny plan jest 31 lipca. Taki termin. Jeżeli się wszystkie papiery uda załatwić, to myślę, że tak będzie. No, popytamy też zawodników, czy większość na przykład nie wyjeżdża gdzieś. Nie? Organizować tylko dla siebie to nie ma sensu. Dziękuję za przybycie wszystkim zawodnikom. Dziękuję nowym sponsorom. Myślę, że mierzę to wszystko w dobrym kierunku.